Jacek Kopczyński zabrał nową partnerkę na wyglada następczyni Patrycji Markowskiej. O rozstaniu Patrycji Markowskiej, posłuchaj, i Jacka Kopczyńskiego media rozpisywały się przez ostatnie tygodnie. Para robiła, co w ich mocy, by ratować swoje relacje ze względu na syna, lecz nawet pójście razem na terapię nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Kolorowa prasa donosiła o tym, że Kopczyński usilnie próbował na nowo zjednoczyć się z Patrycją. Ale wokalistka zrezygnowała z kolejnych prób odbudowywania relacji. Co więcej, niedługo po tych rewelacjach, do prasy przedostała się informacja o tym, że Jacek znalazł sobie nową ukochana. Wydawało się więc, że szybko zapełnił pustkę po ukochanej, ale prawda była zgoła inna. W rozmowie z Magdą Olek Markowska przyznała, że ich rozstanie nie jest świeża sprawa i wydarzyło się przed rokiem. My nie chcieliśmy o tym mówić za szybko. Bardzo też jestem za to wdzięczna Jackowi. Za obydwoje bardzo nie chcieliśmy zrobić z tego szopki, jakiego z przedstawienia. Dla mnie rozstanie po tylu latach jest tak bolesna rzecz i tak bardzo ważna, przelomowa. Za bardzo chcieliśmy to przeżyć sami. I nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby Jacek Czlinaczy miał potrzebę dzielenia się w mediach. Chodzenia na wywiady, mówienia o tym, co ja w las nie robię teraz, tak? Ale wiesz, nie chcę absolutnie dotykać szczegółów. Tylko rzeczywiście minął już prawie rok od tego rozstania. Mało kto o tym wie. Więc ta sprawa się jakoś tam w nas już ulezała, wyznala Markowska. Magazyn nazywał zdolał dotrzeć do sensacyjnych plotek świadczących o tym, że Kopczyński zdolał poukładać swoje życie i rozpoczął związek z pewna pisarka. A dokładnie z Klaudia Kardas. Autorka powieści Kokainowa księżniczka zdolała zmiękczyć jego zranione serce i na nowo obudzić w nim miłość. Okazuje się, że pogłoski były prawdziwe. Skoro gazety pisze, to raczej już tego nie ukryjemy. Tak? Jesteśmy razem, wyznala nowa partnerka Kopczyńskiego w rozmowie z Plejada. Ukochana Kopczyńskiego nie wstydzi się publicznie podkreślać liczne zalety mężczyzny. W pełni akceptuje jego bagaż doświadczeń, ponieważ sama ma za sobą wiele trudnych doświadczeń także miłosnych. Kardas w swoim wybranku najbardziej docenia niezwykle dojrzałość w podejmowaniu decyzji. Jacek jest wrażliwym, ciepłym mężczyzna. Daje mi dużo spokoju, którego nie miałem w 10-letnim związku z poprzednim partnerem. Czuję się przy nim dobrze, sprawia, że zaczęłam się uśmiechać. Jest przede wszystkim dojrzały i świadomy swojej decyzji, wyjawiła. Zdaje się, że los wiedział, co robi, gdy stawiał ich na swojej drodze. Ona szukała poważnego związku. A on nie chciał ponownie zostać zranionym. Zakochani poznali się za pośrednictwem wspólnych znajomych. Uczucie szybko ich polaczyło. Jacek Kopczyński postanowił zabrać ukochana na event branżowy, na który został zaproszony. A dokładnie na premierę spektaklu Testosteron. Para pojawiła się na salonach w eleganckich strojach. On przywdział granatowy garnitur, a ona postawiła na klasyczna, prosta czarna suknię, na które narzuciła kolorowy futrzany płaszcz. Trzeba przyznać, że obydwoje prezentowali się zjawiskowo. Lecz niechętnie pozowali do zdjęć. Kardas kurczowo ściskała go za rękę, a jej ruchów dało się wyczytać zdenerwowanie. Gwiazdor nie odstępował jej na krok, lecz zdobył się na wymowny gest w stronę paparazzi i pokazał uniesionego w górę kciuka. Ciekawe, czy chciał przez to pokazać, że jest zadowolony z towarzystwa, które ze sobą zabrał.